Dialog sportowy. Radio Mors Mega Otwarte Radio Studenckie. Robert Makłowicz. Wtorek godzina 18. Radio Mors i tak nie regulujcie odbiorników. To Dialog sportowy audycja która ho 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 z 10 miesięcy nie guściło na antenie uniwersyteckiego Radia Mors. Michał Mieczkowski, Mateusz Grosiak oraz człowiek, tak dokładnie, człowiek, którego możecie znać z nowej audycji, która pojawiła się w tym roku na naszej antenie. E, Karol Pius. Tak, Karol Pius z audycji Co, Co Ugrali. Cytując wybitnego polskiego komentatora o sytuacji dialogu sportowego, aktualnie możemy powiedzieć, Proszę państwa, to się dzieje. 16 dzień kwietnia, godzina 18 i dialog sportowy wraca na antenę Radia Mors. Na antenę Radia Mors. Natomiast. Natomiast panowie, muszę wam zadać to pytanie, bo to nie może się odbyć ta audycja bez tego pytania. Gdzie byliście, jak was nie było? Mateusz. Ja trochę studiowałem i oczywiście też coś tam na boku rysowałem. Na boku, dobrze, że rysowałeś, a nie inne rzeczy. A ty Karolu? A ja byłem na Wydziale Chemii w białym kitlu w laboratorium. Przeprowadzałem hydrolizę i inne eksperymenty. To, bo wy na tej chemii to takie nielegalne substancje robicie, tak? W kuluarach możemy porozmawiać. Dobrze, ale to nie ma związku w twoja działalność z tym, jakie święto mieliśmy wczoraj. A właściwie przeciwdziałanie świętowanej rzeczy. Nie, nie, broń Boże, tutaj Międzynarodowy Dzień Trzeźwości, Dzień a działalność Wydziału Chemii to, to dwa różne światy. 15 kwietnia świętujemy Dzień Trzeźwości, natomiast dzisiaj tutaj ciekawostka, świętujemy Dzień Kontroli Prędkości, i to możecie potraktować jako taką małą zapowiedź odnośnie tego, czym będziemy zajmować się po przerwie. Hej, tu Mikołaj Soku, słuchajcie dialogu sportowego w Radiu Mors. Pozdrowienia serdeczne. Gdyby był tu Bartek Lipiński w tym studiu, na pewno użyłby zwrotu na tym właśnie torze. Więc wyręczę Bartka, którego tu nie ma i powiem, że na tym właśnie torze, bo mowa o Szanghaju, kierowcy F1 nie ścigali się aż od 2019 roku. Prawda Mateusz? Tak, no oczywi z oczywistych powodów, o których już chyba nie trzeba się, których nie trzeba się rozwodzić już. Wyścigi w Chinach nie zawitały dopiero przez te ostatnie lata. Więc może przypomnijmy sobie w ogóle, co to jest za tor. Tak? Zaczyna się od takiego charakterystycznego ślimaka, jak w Sepang. Chociaż mówiąc to, zdaję sobie sprawę, że Sepang był jeszcze dawniej bardzo, niż ostatni. Bardzo wyścig. boli mnie serce, jak wymawiasz nazwę tego toru. No niestety, no niestety. I chociaż były plotki, że może wróci, ale to tylko plotki. Plotki, plotkami, a Chiny tymczasem naprawdę powróciły. E, I tak. Naj, chyba naj, najbardziej e, kierowcą, który najlepiej, na, któremu najlepiej szło na tym torze, to oczywiście Lewis Hamilton, który wygrał zresztą tą ostatnią edycję wyścigu. Natomiast jest kierowca w stawce, który jest, no, jest to duża niespodzianka, chyba, jak tak się zastanowić. I wiem, o czym chcesz powiedzieć. Tak, tak, dokładnie o tym. Jest kierowca w stawce, ten, który na tym torze. Nie odniósł zwycięstwa, a oprócz tego jeszcze tylko na jednym, a nareszcie w, w tym w swym sezonie jakieś zwycięstwo już ma. Wiesz, trudno było, żeby zwyciężył, kiedy od czasu powiedzmy wypadnięcia Chin z kalendarza na świecie panowały dwie bardzo wielkie tragedie. Wiadomo co, i dialog sportowy był nadawany, więc to się wszystko łączy. Tak, chodzi oczywiście o Maxa Verstappena swoją drogą. Red Bull też nie jest jakiś super na tym torze. Mieli tylko dwa zwycięstwa. Jedno w 2018 roku, a drugie może pamiętasz, bo to był taki deszczowy, bardzo mocno wyścig. Wygrał ten to kierowca, który już nie jeździł, oczywiście Sebastian Vettel. Który to był rok, jak myślisz? Macko Taki mocno deszczowy, bardzo mocno. Nawet dzisiaj mam powtórkę. bo ja chciałem właśnie powiedzieć o, o powtórce. Przypomina mi się szanghaj deszczowy z 2010, ale Wetel tam nie wygrał. Mm. W 2010 w ogóle nie było deszczu w Szanghaju. Był lekki, ale był. A no to. No, okay, no no to może. Dlatego. Bo tam pamiętam, że na początku były e, problemy, były częste zmiany opon, przez to przesunęło się naprzód. Już tak, wtedy tak. Witali Pietrow pokazywał Mistrzostwo Jazdy Defensywnej. Tak, na czym tak. odbił się Alonso, przypomnijmy. Tak, ale to dopiero um. parę miesięcy później. Natomiast rok wcześniej. Rok wcześniej? to rok wcześniej. Rzeczy... Właśnie. Tak, 2009 no przecież. Bardzo deszczowa edycja. No, czy w tym roku deszcz będzie? Prognozy na razie nie zapowiadają. To jeszcze tylko napomknę, że przecież początek 2009 roku był naprawdę deszczowy. I to nie tylko w Chinach, tak, ale tak. Malezja. Właśnie też Malezja. Ma malezy, Oba ślimaki. Malezy. No, ślimaki lubią deszcz. I w Pankhaju, i w Sepang wtedy. Spadli. A jeśli, jeśli jesteśmy przy Formule 1 i przy tym pięknym azjatyckim kraju, jakim są Chiny, to pozwolę sobie na takie lekkie poczucie humoru. Wiecie, czym zasłynął kubica w Chinach? Jako jedyny nie rozbił bolidu pomimo usilnych starań zespołu. Gdybyśmy nie rozmawiali o Formule 1, na pewno zaśmialibyśmy się w tym momencie. Ale dziękujemy, Karolu, że jesteś z nami. Twoja obecność sprawia, że uśmiech pojawia się na naszych twarzach, mimo że może nie okazujemy tego aktualnie. Więc wróćmy do Mateusza, który ma nam na pewno bardzo mądre i ciekawe rzeczy do powiedzenia. No, o samym Schenkhaniu to już chyba nie. Zobaczymy. Ja nie byłem, jeśli się nie wypowiem, ale. No tak, o mieście tym bardziej. Chociaż jest taka obserwacja jedna, jeszcze może o, o, o to, że że jeszcze kiedyś to on ten tor był budowany na Bagna, A teraz zachęcam podczas tego wyścigu obejrzeć trochę panoramę tego, co tam się dzieje. No bagna to to już nie są. Widać, jak to miasto się rozrosło przez te no bo 20 lat, bo to 2004 rok pierwszy wyścig był. Ale może skoro tak wracam to na szybko jeszcze może omówmy, co się wydarzyło w tym sezonie, ponieważ no cóż, trochę nas ominęło. Trochę jeśli chodzi nas ominęło o kwalifikacje dodajmy, że były cztery wyścigi, już się zdążyło odbyć w tym sezonie, nie mieliśmy okazji ich omówić, więc robimy to teraz. Kwalifikacje, Co możemy się domyślić, kto jest absolutnym dominatorem od kilku lat w tym sporcie i kto zdobywa większość pole position przed wyścigami. Natomiast, natomiast jeśli chodzi o wyścig, to tutaj nie ma 4 na 4 Jest właśnie bardzo ciekawie, bo to jest największa niespodzianka w Australii, bo tutaj też chciałem powiedzieć, ta nowa konstrukcja Red Bulla na początku nie zapowiadała się tak mocno, ale pierwsze dwa wyścigi pokazały, że jednak jest to nadal ta sama forma, mimo że konstrukcja tutaj właśnie trzeba zwrócić uwagę bardzo przypomina to, co Mercedes miał na swoich sekcjach bocznych. Teraz Red Bull to zaadoptował. Natomiast w Australii tempo było w miarę nie było jakoś tak super wystrzałowo ale... Nie, no wystrzałowo było koniec końców dla Red Bulla. Bardzo wystrzałowo, ale nie w ten sposób, w jaki by chcieli, no bo Max Verstappen niestety nie ukończył wyścigu przez awarię, co dało szansę oczywiście innym kierowcom na zabłyśnięcie i to oczywiście Carlos Sainz To nie zwycięstwa. było takie oczywiste, ale biorąc pod uwagę, kto jest kierowcą numer dwa w Red Bullu, to otworzyła się furtka do, do zwycięstwa z no, sympatycznego Hiszpana. No zdecydowanie to był na razie e, mój ulubiony wyścig tego sezonu. No, bo pozostałe to. No tak. No wiemy dlaczego, wiemy dlaczego, Mateusz. No, były tyle, można o nich Dobrze, powiedzieć. Dobrze, to jeszcze to. możesz powiedzieć, ale to będzie w dalszej części sezonu, bo Max Verstappen nie zwyciężył jeszcze w, w na Chinach, jedno. ale jedno. jeszcze jest jeden tor. Tak, jeszcze jeden tor. I no cóż, nie oszukujmy się, jakoś tak ja czuję w kościach, że ta liczba tych torów, tych spadnie tylko do jednego, i to właśnie będzie Singapur. Singapur, który na nas czeka jak zwykle pod koniec września. No tam w zeszłym roku wygrało Ferrari też właśnie Carlos Sainz, jeśli mm -hmm. dobrze pamiętam. Tak. Tak. Bo to przecież był ten wyścig, kiedy była współpraca między timowa między nim a Lando Norrisem, a George Russell oczywiście popisał się, jeśli chodzi o jazdę pod presją. Tak, tak. Ostatnie okrążenie. No polubił się z barierą aż za bardzo niestety. I czy w tym roku będzie tak samo? Znowu, no właśnie o to chodzi. To jest inna konstrukcja samochodu. I to jest duża niespodzianka na tym torze. Mogą wrócić, mogą wrócić. Może być powrót, tak jak my, mogą wrócić. Tak, no bo jeszcze tak tylko na, skoro już o Singapurze mowa, to ten tor, ostatni raz, kiedy zespół taki dominująco wygrywał, to był 2014. Mówię, że tak pewnie, mm -hmm. bo w 2017 Hamilton też wygrał, ale to nie było takie pewne zwycięstwo. To jeszcze jedno pytanie, bo... Y Oczywiście sezon 2024 to już od dawna wiemy, co znajduje się w kalendarzu, ale sezon 2025, a to jest rok, powiedzmy dla nas, mam nadzieję, że będzie udany, ponieważ może zaplanujemy sobie jeszcze kolejny wypad na któryś wyścig, więc pytanie do Ciebie Mateusz, czy jesteś zadowolony z układu tegoż kalendarza? No bardzo, a szczególnie z tego otwierającego całe mistrzostwa toru na Australii na pierwszym miejscu to jest coś, co po prostu no, jak patrzysz na to, to, to czujesz, że wszystko gra. Tak właśnie powinien wyglądać kalendarz. Masz 10 lat, budzisz się rano, polsat i oglądasz. A my za chwilę porozmawiamy o innej serii wyścigowej, polskiej serii wyścigowej, nazywanej czasami polskim NASCAR. Nazywam się Maciej Irmakow, słuchacie Dialogu Sportowego. Byłeś na tym meczu, ja wiem. Karol, Dylem. ty nie byłeś. Tu dla ciebie minus do dziennika. Ja też byłem, więc jak coś... Mogę powiedzieć. Byliśmy na stadionie Różlowym w Gdańsku. Gdańszczanie podejmowali u siebie drużynę Skrosna, z Spadkowicza, z notabene z najwyższej ligi polskiej Różlowej, także mogliśmy się spodziewać, że będą, będą spore mocy i faktycznie były, bo no, o ile na początku można było stwierdzić, że ale będzie przewaga punktowa drużyny Skrosna, to jednak był ostatni bieg, bieg 15 i było bardzo blisko remisu. Zanim jednak, Michale, przejdziecie z Mateuszem do, do przebiegu tego spotkania, ja na, swoją, na swoje usprawiedliwienie nieobecności mogę powiedzieć taką sentencję cytowaną przez niejednych komentatorów, że byłem obecny duchem, a nie ciałem. Tak też było właśnie w minioną, w minioną niedzielę, kiedy to przypadło mi nieco inne wydarzenie sportowe do bycia obecnym, ale to nie na tej audycji. Ja się zaraz zastanawiam, czy ten, ta twoja obecność duchem to wiesz, nie jak czarny kot pod drabiną, że przyniósł pecha gdańszczanom, bo już było tak blisko, a ostatecznie mecz skończył się wynikiem 43 do 47 dla Krośniań? Mieszkańców Krosna? Zawodników z Krosna. Tak? No bo właśnie, tak, a, no bo najbardziej ekscytujący, no może moim skromnym zdaniem poza biegiem ósmym, bieg ósmy był na całkiem, całkiem, jeśli dobrze pamiętam, albo siódmy, jakoś taki tam, jeszcze w pierwszej połowie spotkania. Natomiast, oczywiście, ten ostatni bieg był naprawdę zacięty i stawka była bardzo duża, no bo wynik przed rozpoczęciem biegu to było 40 do 44, jeśli dobrze pamiętam. Co oznaczało oczywiście, że w przypadku, jeśli wszyscy zawodnicy ukończą, no to będzie i na odpowiednich pozycjach to najwyżej Gdańsk osiągnie remis. No ale oczywiście jest jakaś szansa, że ktoś tam się wywróci i będzie bardziej nieprzewidywalnie. I start mieli dobry. Gdańszczanie przejęli prowadzenie. No ale, ale przeszło drugie okrążenie i się wszystko rozsypało. Rozjechało. Dosłownie dla zawodnika na drugiej pozycji, nie pamiętam koloru jego kasku, Gdańszczanin Stracił panowanie lekko nad motocyklem, przynajmniej tak mi się wydawało. Ja mogę ci powiedzieć kolorami, skoro tak się komunikujesz, mogę ci powiedzieć kolorami, jak zawodnicy dojechali do mety w tym 15 biegu. No Więc słyszałem. kolory były od miejsca pierwszego: niebieski, biały, Czyli żółty i czerwony. Czerwony, no właśnie, no to zawodnik w czerwonym kasku niestety stracił drugie miejsce i spadł całkowicie, właśnie tak powiedziałeś, na ostatnie miejsce. Tymczas, tym samym zabierając dwa dodatkowe punkty dla Gdańska i przegrywając spotkanie. Wymieniając te kolory to czułem się naprawdę taki przypływ merytoryki poczułem, ale muszę tutaj dodać to co się zresztą wykluło na, na trybunach Stadionu Żużlowego i myślę, że co może zostać nową sentencją tej audycji, że nie przeszkadzajmy faktom w dobrej historii, tak Karolu? Tak, ja tutaj jeszcze się wtrącę, bo tak słucham tych Waszych dywagacji na temat sekwencji kolorów w tym niedzielnym ostatnim biegu, biegu na tym żółtnowym meczu. I tak te kolory żółty, niebieski, czerwony to tak dla mnie dość sentymentalne, bowiem to są, sto, to są kolory, które widnieją na fladze pewnego mazowieckiego miasta z rafinerią. Nie no, możesz się pochwalić, jakie to jest miasto. Słuchaj, nikt ci tutaj nie będzie kamienował. Oczywiście, ja tu mówię o e, umownie stołecznym, ale książęcym Płocku. Dobrze, że w tej e, konfiguracji właśnie użyłeś tego miasta. Także Mateusz, wróćmy do żużla, bo to jest ważniejsze. Nikolaj Klint w drużynie z Gdańska i nie wiem, bo jeżeli chodzi o Gdańsk, to tutaj mieliśmy jednego wyraźnego lidera, bo nic z Universe nie Wersan jeździł dosyć w kratkę. A w drużynie z Krosna ciężko byłoby wybrać takiego jednego lidera akurat w tym niedzielnym meczu. Tak, tak, to prawda. Natomiast no, początek to oni mieli naprawdę bardzo mocny, bo to zdobyli w dwa biegi 10 punktów. Było tak, od pierwszego idąc. 5-1 dla gości, znowu 5-1 dla gości, potem Gdańsk 4-2. I potem dopiero przyszły remisy. Także wtedy się w miarę sytuacja unormowała, ale początek był tak jak powiedziałeś, bardzo słaby dla Gdańszczan. Czekamy na kolejne mecze w tym sezonie. Gdańszczanie pokazali pazur, także liczymy na spore ilości punktów w kolejnych meczach. Z tego tutaj jeszcze tak segmentu o żużlu pozwolę sobie tak właśnie wtrącić, że tak z małego takiego researchu i też takich moich przewidywań na temat sytuacji Żużlowego Wybrzeża Gdańsk to raczej będę optymistą i Ten kubek z wodą będzie dla mnie do połowy pełen do, Tylko do połowy Ale Tylko do połowy, tak, będzie do połowy pełen a nie do połowy pusty Pamiętajcie drodzy słuchacze aby dziennie pić więcej niż pół kubka wody ponieważ Nawadnianie jest Bardzo ważne Inna kwestia którą chcemy się zająć w segmencie motorsportu będzie taka Panowie Znacie mnie ja znam was I z tego co wiem to żaden z was nie ma wykształcenia prawniczego. Oj nie. Kręcą Znaczymy. głową, ale tematami prawniczymi zajmiemy się właśnie teraz i patrzę na Mateusza, Wykształce... ponieważ... Wy... E, przepraszam Michał, że ci ale wykształcenia nie mam, ale znajomych, którzy w tym świecie siedzą, mam. O, no to... Zna masz znajomych, którzy siedzą. Mateusz, Mateusz, e, Mateusz e, oczywiście nasz ekspert ze świata motorsportu, co tam się dzieje w tych Niemczech? No, w ten weekend działo się całkiem ciekawie, no bo Odbył się wyścig kwalifikacyjny do wyścigu 24 godzinnego na Ringu Nordschleife czyli jednym z najdłuższych torów wyścigowych na świecie, oczywiście pętla ponad 25 km. No i to był historyczny wyścig, bo przypomnijmy oczywiście, że ta nazwa kwalifikacyjna, która dla fanów jeden budzi skojarzenia z układaniem pozycji startowych, tutaj jest taką nazwą bardzo umowną. I to jest głównie taki wyścig, który służył zespołom do dostrojenia samochodu, dla organizatorów do sprawdzenia balans of performance startujących producentów. No i w tym roku po raz pierwszy była to runda mistrzostw NLS, czyli takiej właśnie serii organizującej wyścigi 4 do 6, wyścig 6 godzinnych wyścigów, właśnie na tylko torze Nordschleife. Dlaczego? No właśnie, tutaj wchodzimy w bardzo zawiłe kwestie prawnicze. Ale zanim, można, bo jednak właśnie, to po przerwie, natomiast najpierw trzeba jednak omówić, jak komu poszło, no bo wyścigi jednak się odbyły, a nie tylko tutaj z tłem prawniczym. I tak, no trzeba przede wszystkim pochwalić Porsche, i to jeszcze bardziej przede wszystkim Falken Motorsport, którzy wygrali Oba wyścigi i w sobotę, i w niedzielę z taką bezpieczną przewagą. Chociaż trzeba zaznaczyć, że szczególnie w sobotę y, najpierw musieli podgryzać Audi, ale jednak mieli lepszą strategię i ostatecznie oba prywatne Audi, co swoją drogą no, boli bardzo, że to są tylko prywatne, a nie fabryczne y, zespoły. Y, mimo że trzeba tej też zaznaczyć, wsparcie fabryki nadal w jakiś sposób mają. To zostało oficjalnie potwierdzone przez producenta. Co jest trochę zaskakujące, no ale co, cóż, nic już na to nie poradzimy. W przyszłym roku Audi już na pewno nie będzie. A w drugim wyścigu, obok Audi i Porsche, zabłysło jeszcze, jeszcze BMW. Czy można powiedzieć, że w takim razie Porsche wcale nie było gorsze? Nie i na pewno będą próbowali osiągnąć pierwsze zwycięstwo na tym torze w czerwcu od 2021. Paweł Zatorski, słuchajcie sportowego dialogu. To jak tam z tymi prawnikami? Dobrze? No zależy, po której stronie jesteś. Bo wszystko zaczęło się w zeszłym roku, kiedy to właściciele toru na Nürburgringu, czyli NR Holding, za którymi stoją rosyjskie pieniądze, zdecydowali się podjąć próbę całkowitego przejęcia większości udziałów z najstarszej serii długodystansowej i najbardziej popularnej, czyli właśnie NLS Dawniej Wielen. Ich propozycja wykupienia akcji spotkała się ze sporym sprzeciwem reszty akcjonariuszy, którzy aktualnie mają porówno tam jest 8 różnych firm, albo nawet więcej, które to tam dokładają się swoje cegiełki, między innymi właśnie organizator, czyli AVD oraz ADAC. Które przypomnijmy, Adak stoi za organizacją najważniejszej imprezy na torze, czyli Nürburgring 24, tak jest. Dokładnie, dokładnie. Także bardzo nie spodbałeś to wszystkim tu wymienionym. No, i kiedy odmówili, no to właściciele toru powiedzieli, jeżeli tak, to my wytoczymy nasze działa prawnicze i sprawimy, że ta wasza seria to Nürburgringu toru żadnego koła nawet nie postawi, że tak powiem. No. I w tym roku założyli własną serię wyścigową, NES, Nürburgring Endurance Series. Eee, I no cóż, pierwszy, pierwsza sesja testowa się odbyła. Dużo zespołów zainteresowanych było. Jak się okazało, tylko tym, że jest to po prostu dodatkowy przejazd na torze, a w samym wyścigu nie wzięli udziału, bo się nie odbył. A między innymi z takiego powodu, że odbyła się w końcu ta batalia w sądzie. I właściciele toru przegrali. Okazało się, że nie mogą zabronić serii wyścigowej startu tym na, na ich własnym torze, tym bardziej, że kontrakt był podpisany na kilka lat do przodu. Czyli kontrakt obowiązywał, a oni w czasie trwania kontraktu stwierdzili, że no, nie będzie obowiązywał na tych konkre kilka kon konkretnych dni, tak? Dokładnie. Dobra, Mateusz, ale jeszcze musisz mi odpowiedzieć na jedno pytanie. Jak do tego w ogóle doszło, że ktoś został większościowym właścicielem? Niemieckiego klubu, ktoś spoza Niemiec. Jak to się stało? Jeśli chodzi o Rosjan, nie wiem, czy oni postawili kieliszki na stół i przekupili innych yy, akcjonariuszy, czy właścicieli, czy jak to się działo? Niestety tego to ja nie wiem. Na pewno wiem tyle, że jakiś oligarcha po prostu kupił sobie ten tor w którymś momencie, na pewno jeszcze przed wojną, i jakimś cudem go do tej pory. Czyli przed 2014? Nie tak, przynajmniej jeśli dobrze kojarzę daty. Natomiast właśnie to, co powiedziałem przy poprzednim wejściu, czyli to historyczne wydarzenie, że wyścig należał do, był punktowaną, punktowaną rundą NLS-ów, to właśnie przez to, jak bliską współpracę zawarły przez te wszystkie konflikty ADAC, AVL i oczywiście NLS. Bardzo dużo skurtowców mam nadzieję, że państwo się nie pogubili <laughs> państwo albo wy studenci chociaż ja myślę tak sobie właśnie teraz jak powiedziałeś to trochę mnie takie przemyślenie naszło że dialog sportowy istnieje już tyle lat że nasi słuchacze mogli na przykład skończyć studia ożenić się albo wyjść za mąż mieć dzieci i teraz te dzieci słuchają dialogu sportowego i słuchają tego Mateusza który edukuje bawi edukuje o motorsporcie myślą sobie, o to jest ten słynny Mikołaj Soku, a tu nie. Tu jest Mateusz z Radia Mors, z dialogu sportowego. I czas na kolejną rozrywkę, czyli jazdę w kółko. Taki jaki zawstydzony, nawet nie chciał tego pociągnąć. Ale do, do, dobrze, dobrze. Je, pojeździmy w kółko. Przenieśmy się teraz do Stanów Zjednoczonych, przenieśmy się do jednego z większych stanów, który często w memach internetowych jest porównywany wielkościowo z Polską, czyli do stanu. Texas tak jest. i nie chodzi tutaj o ten tor związany z Formułą 1, a oczywiście o owal, który znajduje się. Oczywiście. Oczywiście no, na Oval, to jest nierozłączne połączenie, prawie nierozłączne, bo na tym torze F1 też się ścigali, tylko parę tygodni wcześniej. Natomiast ten weekend wyścig odbył się na y, owalu. I y, no cóż, początek bardzo dobry, bardzo dobry miał. Kyle Larson, no, ten kierowca jest bardzo dobry na owalach o długości 1,5 mili. To są oczywiście specyficzne owale, ale najbardziej popularny nadal. Mimo wszystkich różnych e, zmian w kalendarzu, nadal jest tych torów najwięcej jeszcze. Zobaczymy jak długo, bo to jest sytuacja dynamiczna. I oczywiście wygrał pierwszy stage, ale mi się wydaje, że jego ekipa przed wyścigiem nie wypiła kawy. Bo... Kiedy zjechał do boksu podczas neutralizacji na drugim stage'u, no to dokręcili mu te wszystkie koła. Tak się wydawało przynajmniej. Przejechał nawet parę okrążeń za tym samochodem bezpieczeństwa, ale kiedy się ustawiali wszyscy już do restartu, to mu to koło wystrzeliło. Kiedy skręcali w inną stronę niż w lewą. No niestety. Hmm. Samochód się pogubił, koło tym bardziej, no bo co to za kierunek, jakiś nowy. No, jakiś praktyk to słyszał w ogóle. W prawo, na owalu, no gdzie. A to nie koniec skręcania w prawo na owalu w tym wyścigu, natomiast kółko się pogubiło, całkowicie odskoczyło. No i Kyle Larson, jak żółw, musiał oczyć się dalej serwisowej z powrotem. Dostał oczywiście karę za niedokręcenie koła, i tym sposobem jego szanse na zwycięstwo się skończyły. 21 wyścigu, jeśli dobrze pamiętam, ostatecznie skończył. Tak, tak, i piął się w górę. Piął się w górę całkiem nieźle. Pod koniec był jeszcze wyżej niż to 21 miejsce. Ale w międzyczasie doszło do bardzo wielu kraks. Naprawdę e, aż łącznie było, jeśli dobrze widzę, tak, 16 neutraliz neutralizacji. To jest naprawdę wysoki wynik. E, I był też jeden wypadek, który jak ja zobaczyłem, to aż mi się nieprzyjemnie zrobiło. No to, to jak, był... jak tobie się nieprzyjemnie zrobiło, to, to już naprawdę musiał być nieprzyjemny wypadek. Znaczy, no on nie wyglądał. Jeżeli ktoś nie pamięta. Mateusz, ale odpowiedz mi na jeszcze jedno bardzo ważne pytanie. Czy ten kierowca przeżył? Tak, przeżył. I tyle w temacie. Przeżył oczywiście George Berry uderzył tyłem swojego samochodu. I oczywiście wypadek nie wygląda. Nie wyglądał aż tak dramatycznie, ale dosłownie dwa lata wcześniej w ten sam sposób rozbił się e, Alex Bowman. I wtedy skończyło się to wstrząśnięciem mózgu. E, a tym razem Roche Berry na szczęście odszedł już z tego wypadku cało. Co pokazuje, jak daleko te nowe konstrukcje zostały poprawione w tym temacie. Bo to jest cały czas ta sama konstrukcja co dwa lata temu, ale z poprawionym, wzmocnionym tyłem. Także trzeba pochwalić NASCAR za poprawy w bezpieczeństwie. A tymczasem e, dochodzimy do finiszu. Kyle Larson, jak mówiłem, wspina się, wspina się, wspina. No ale znowu wypadek i spadł z powrotem na 21 miejsce w wyścigu, e, już e, na takiej dobrej pozycji, jak byli, czym nie ukończył. A wygrał Chase Elliott, który zrobił, no właśnie, połowę, niestety nie cały, ale połowę polskiego okrążenia, czyli pojechał w drugą stronę, pojechał w prawo, bo polskie okrążenie to może. Wytłumaczmy. Wytłumaczmy tego, że tłumaczy. Tak, tak. Znaczy, ja wiem, ale możesz słuchaczom wytłumaczyć. W latach 90., e, pewien e, kierowca polskiego pochodzenia, pan Kulwicki, albo jak to mówią Amerykanie, Kulujki, e, zawsze, jak odnosił zwycięstwo, przejeżdżał tor w drugą stronę, w prawo, i honorując jego pochodzenie, zostało to nazwane właśnie polskim okrążeniem. Aczej Iselio też na pewno jest bardzo zadowolony ze zwycięstwa, bo było to, był to jego pierwszy sukces w ogóle w NASCAR od 2022 roku i razem z nim cały stadion szumiał z, z zadowolenia, bo jest on jednym z naj, najbardziej lubianych kierowców NASCAR. W ogóle jak się spojrzy na te wszystkie mapki, kto gdzie jest popularny, to większość stanów będzie z tą jego dziewiątką zaznaczona. No także na pewno dobrze e, e, dla niego. No gorzej dla drugiego, kier drugiego kierowcy na mecie. nie niego chciałem spytać właśnie. Jest on łazki. też jest lubiany. Skoro dziewiątkę Amerykanie lubią, to szóstka odwróconą dziewiątkę też powinni chyba. No właśnie, to już tak średnio z tym Keselowskim jest. Ale on też już długo czeka na zwycięstwo. Zresztą przez to nic nie wygrał, więc też ten 2022 to ostatni raz, kiedy ukończył na tym pierwszym miejscu i nadal sobie jeszcze poczeka. Ale formę ma i myślę, że to zobaczymy w tym sezonie już. On też, on jest spokojny. Mówi, że też się tego spodziewa i widać rezultaty osiąga, a za tydzień czeka nas jeszcze lepszy wyścig niż ten, bo Taladega. oczywiście chodzi o dokładnie Taladega. 21 kwietnia Taladega. To jeszcze z kronikarskiego obowiązku wspomnę o rajdach samochodowych, bo to jest mus, bo zbliża się rajd Chorwacji. Przypomnijmy czwarta runda samochodowych rajdowych mistrzostw świata, za nami już rajd Monte Carlo Szwecji. Kenii i przed nami Chorwacja. Zobaczymy, czy ktoś z y, obecnych w tym sezonie już zwycięzców, czyli Neuville, Lapi, może Rowan Pema, wygra swój drugi wyścig, ale to zobaczymy. A po przerwie w końcu uruchomimy Karola i porozmawiamy o piłce, którą się trochę rzuca. Kłania się Mateusz Borek. Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Radia Mors. A któż to był, Karolu? Twój idol. Niewątpliwie Mateusz Borek, legenda polskiej branży komentatorskiej. Dobrze, że komentatorskiej. Natomiast przejdźmy do tego, co Michał, jeśli chodzi o zainteresowania nas nas łączy, czyli piłkę. Łączy, a nie dzieli. Łączy, a nie, to, a to, to już oddzielna kwestia, w czym, w czym się dzielimy, ale przejdźmy do, do meritum, które chcemy poruszyć w tej audycji. Kolejny zespół Wybrzeża i również Energa Wybrzeże Gdańsk. Podejmowała gwardię Opole w swojej hali AWFIS, no i kolejne zwycięstwo Wybrzeża 31 do 29. No to już chyba na pewno możemy powiedzieć, że maszyna Patryka Rombla ruszyła. I to nie tyle, co ruszyła, co już jest taka rozpędzona. I gdyby nie słabszy początek sezonu, to była, biłaby się w playoffach. Dokładnie. Ja pamiętam, jak właśnie pierwszy raz gościłem na antenie wspomnianej przez nas wcześniej audycji. Co ugrali, i właśnie pierwszy materiał był z debiutu Patryka Rombla. I tak z perspektywy tej dalszej, dalszej części sezonu. I to też był Twój debiut. To, to oddzielna kwestia. To dwie ale, ważne kwestie dla trójmiejskiego sportu. Ale przechodząc do Gdańskiego Szczypiorniaka. patrząc tak na, na tą część sezonu, jaką Rombel, przez którą Patryk Rombel prowadził Wybrzeże Gdańsk, sympatycy tej gdańskiej piłki ręcznej, można powiedzieć, że to zatrudnienie tego szkoleniowca to był jak taki nie wiem jak taki ciekawa niespodzianka znaleziona w tym właśnie w tym jajku z niespodzianką. Myślę że to coś te, to było wydarzenie tego typu i fajnie że ta maszyna tego trenera w końcu zaczęła działać. Czy sugerujesz że władze klubu zatrudniły dosyć przypadkowo trenera Rombla, w sensie, że mieli worek na przykład z nazwiskami szkoleniowców i na przykład Damian Wleklak, menedżer, włożył rękę, wylosował i o, patrzcie, Patryk Rombel jest bez zatrudnienia, bierzmy go. Nie zakładam, że było to powiedzmy, branie tego szkoleniowca tak poprzez losowanie, ale chyba zgodzisz się ze mną, Michale, że na tamtym etapie sezonu zatrudnienia Dość powiedzmy doświadczonego szkoleniowca, który prowadził reprezentację, było dość takie no, niespodziewane. Ja dla... się nie spodziewałem absolutnie. Tak, to właśnie tak mówię, taka niespodzianka, ale jak widzimy, przyniosła efekty, przyniosła te rez rezultaty, ten cały mechanizm zaczął, zaczął funkcjonować i, i się napędzać, jak widzimy, bo w maju przecież tą drużynę czeka wycieczka do Kalisza na. Finałową, finałową czwórkę Pucharu Polski. Tu mnie trochę uprzedziłeś, ale zostaniemy jeszcze przy składzie Wybrzeża. Zatrudnienie Patryka Rombla było ważnym momentem w tym sezonie, ale myślę, że równie ważnym było zakontraktowanie Amida Ahmeda Bedujego, bo to co on wyprawia na boisku, to co on broni w niektórych sytuacjach, to, to jest niesamowite. Dokładnie. W, w poprzedniej części sezonu bramkarze Wybrzeża można powiedzieć mieli formę dość taką Wahającą się. Była to dyspozycja chwili, dyspozycja, powiedzmy, dnia. Jednak po przyjściu właśnie wspomnianego przez ciebie zawodnika, ta, ta bramka zaczęła grać. A jak wiemy w piłce ręcznej, skuteczność interwencji bramkarza jest bardzo istotną kwestią. Jest bardzo istotną kwestią, ale to widać, tu można myślę już spokojnie usabiać spadek formy Wybrzeża na początku tego sezonu wraz z odejściem Miłosza Wałacha, który jest wychowankiem kieleckiego klubu, no nie ukrywajmy, mistrza Polski i najlepszego klubu szczypiorniaka w Polsce. Miłosz Wałach obecnie gra w Kielcach, radzi sobie tam bardzo dobrze, ale było widać, że jednak tej jedynki w gdańskiej bramce brakuje i stąd decyzja o... Zakontraktowaniu Beduiego. Tak, jak w kwestii właśnie statystyk z omawianego przez nas spotkania, to e, uważam, naprawdę pozostając przy tej kwestii golkipera to patrząc na statystyki, widzimy na 29 bramek straconych. E, omawia, e, omawiany przez nas e, zawodnik zanotował 14 skutecznych interwencji. Uważam, że to, to jest wartość oscylująca gdzieś powyżej 40-40%, co w świecie, w świecie handballowym jest e, dość ciekawym osiągnięciem. Mi się przypomina na przykład e, parę lat temu z, z Ligi Mistrzów Iwan Stewanowicz, chociażby, czy, czy Andreas Skieleckiego. Andreas zespół. Wolf, tak. dokładnie tak. Jak już y, operujemy nazwiskami z klubu Spłocka, z to operujmy też pełnymi nazwiskami z klubu Skielc. Z Dlaczego by nie? Dwaj znakomici bramkarze. Chciałem powiedzieć, że Mirko Alilowicz też jest bardzo dobrym zawodnikiem, jednakże w tym sezonie średnio to pokazuje. Aczkolwiek był nominowany do gracza kolejki. Dokładnie. głosowałeś? Niestety. Nie. Odpu 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 odpuściłem Wiem, wiem że u ciebie z głosowaniami różnymi jest na bakiet, dlatego pytam. Ale tutaj prowadzisz, prowadzisz audycję, więc tutaj w kuduarach też motywowałeś mnie do głosowania na listę przebojów, do czego zachęcamy naszych słuchaczy. Oczywiście, oczywiście. Każdy znajdzie coś dla ciebie. Jednak pozostając przy formie Mirko Alilowicza, to na jednym właśnie z, z wiślackich fanpageów widziałem grafikę odpalić formę Mirko Alilowicza kosztem formy zespołu czy odpa odpalić formę zespołu kosztem Mirko Alilowicza. i patrząc na ostatni wynik drużyny z Mazowsza można mieć takie trochę wrażenie, że sztab trenerski właśnie waha się pomiędzy wyborem jednej z tych dwóch opcji. To jest bardzo ciężki czas dla, dla Płocka. Nie wątpliwie. przecież to co w Orlen Arenie prawie zrobiła drużyna Kim drużyna Kima Rasmusena. No, sam wiesz, ja nie chcę tutaj używać ciężkich słów, ale ty wiesz, jak to wyglądało. Wiem, wiem jak to wyglądało. Był to, można powiedzieć, mecz był bardzo stykowy, bowiem. Nie ukrywajmy, Michał. Nie. nie ja nie, nie mam zamiaru ukrywać, nie... ja jestem transparentny. Nie ukrywajmy. Jeden z, fawory... Jeden z faworytów do finałowej walki o tytuł w piłce ręcznej podejmuje u siebie drużynę, która, można powiedzieć, debiutuje w tej fazie takiej play tej górnej połowy tabeli. I tak jak pierwsze spotkanie właśnie w Ostrowie było, było takie, że początkowo ta Ostrowia kontrolowała przebieg, jednak później Nawciarze złapali ten swój rytm i dzięki temu to spotkanie zakończyło się przewagą ośmiu bramek. Tak ostatnio w Orlen Arenie do przerwy Wisła Poc przegrywała trzema bramkami i koniec końców dopiero w ostatniej fazie meczu udało się wyrwać to zwycięstwo i spotkanie zakończyło się wynikiem 21 do 20. I wracając teraz do drużyny z Gdańska, bo myślę, że no zatrzymajmy się przy niej, bo yy, oczywiście myślę, że już yy, po tym, że Legionowia, już wiemy, że Legionowie będzie spadkowiczem w tym roku z Ligi i biorąc pod uwagę formę Wybrzeża, jaką ma teraz, no to myślę, że możemy być raczej spokojni utrzymania, ale przed nami jeszcze Puchar Polski Dokładnie. i w Pucharze Polski zostały już tylko cztery ekipy. Przypomnijmy, jest to Energia Wybrzeża Gdańsk, Orlen Wisła Płock, Industria Kielce i y, nie gwardia pole karolu, tylko Chrobry głogów. Dokładnie, to chciałeś powiedzieć. Dokładnie to chciałem powiedzieć, jednak y, nie ukrywajmy wy, wylecia, wyleciała mi ta informacja z głowy. Także parami, jeśli mówimy jeszcze o parach, to chrobry zagra z Wisłą, natomiast industria zagra z wybrzeżem. Y, Final Four rozgrywany w Kaliszu. Szczerze powiem, że myślałem, że Kalisz jest nieco bliżej Gdańska ale okazał się zbyt daleko, żeby się tam wybrać. Zresztą weekend taki byłby emocjonujący, że a jeszcze trzeba gdzieś spać. nie? Ja, ja człowiek bez samochodu, biedny po student to, to tak trochę słabo nie mam takich możliwości, jak niektórzy z nas tutaj w tym studiu. Fakt jednak, odległość, dzielon, jaka dzieli Gdańsk i Kalisz, trochę uniemożliwia taką handballową eskapadę. Tak, to jeszcze ostatnia wiadomość w tym wydaniu dialogu, jeśli chodzi o handball. Znamy już grupy na Igrzyska Olimpijskie, jeśli chodzi o piłkę resztą. Tak, w pierwszej grupie, grupie A, zagra Hiszpania, Chorwacja, Niemcy, Słowenia, Szwecja oraz Japonia. Natomiast w grupie B, w drugiej grupie Dania, Norwegia, Węgry, Francja, Egipt oraz Argentyna. I próżno szukać tutaj drużyny z Polski. Drużyny z Polski, Polski. No, ponieważ nasze historyczne wyczyny, Białek. jeśli chodzi o Igrzyska to się zakończyło w 2016 roku i wątpię, że tam powrócimy. Jest to dość smutny, dość, dość smutny wątek. Jednak jest, jeszcze tak w kwestii, w kwestii tego właśnie tej handballowej nostalgii przypomniał mi się taki jeden, taki jeden można powiedzieć suchar dotyczący polskiej piłki ręcznej. Pamiętasz, pamiętasz, pamiętasz mecz w Katarze Polska Hiszpania? Tak pamiętam oczywiście, krzyczałem bardzo wtedy do telewizora. Wiesz, wiesz jak, jak Hiszpanie oglądają medal z tamtego, z tamtego turnieju? Przez szybę. Przez szybę. Ale ty jesteś kurczę, to ty już wtedy oglądałeś handball. Dokładnie tak. Ale kurczę, ale ty jesteś jednak. dobrze że cię mamy w naszym zespole. I to był pierwszy po dziesięciu miesiącach nieobecności dialog sportowy. Dziękujemy. Mateusz zapomniał, jak się nazywa. Mateusz Grosiak. Karol Pius. Oraz Michał Mieczkowski. Zapraszamy was na nasze serwisy streamingowe. Jesteśmy na takich zielonych, na takich czerwonych. Możecie nas też znaleźć yy, na stronie Radia Mors i we wtorek o godzinie 18.00. Dialog sportowy.